dzień dobry. Przychodzę dzisiaj, moje drogie, do Was z albumikiem, który chciałabym Wam bardzo pokazać. Jest to, słuchajcie, albumik, który zrobiłam na podstawie live'ów, a w zasadzie nawet podczas live'ów, a w zasadzie to jednego live'a i filmu dodatkowego u Asi Szulik. Live'a oczywiście znajdziecie zapisanego u Asi Szulik na kanale. Na dole zostawię Wam oczywiście link. Jest live i jeden dodatkowy film, taki z uzupełnieniem. No i chciałam Wam pokazać efekt mojej pracy właśnie na tym live'ie. Jak już wiecie, ja Asię Szulik bardzo lubię z nią tworzyć. No i tym razem pokazała taki prosty albumik, naprawdę prosty. No i ja oczywiście, jak to ja, musiałam sobie albumik zrobić, bo szkoda odpuścić jakąkolwiek okazję do nauczenia się kolejnych nowych rzeczy. Więc stworzyłam. To jest druga wersja bazy. Najpierw zrobiłam, słuchajcie, pierwszą wersję na kłaczku. I wszystko było fajnie. Zrobiłam bazę, okleiłam. Ja go tutaj próbowałam jeszcze ratować, ale przykleiłam tutaj, no jakby wiecie, zalepkę środka. I jak przejechałam kością tutaj, żeby delikatnie sobie, wiecie, włożyć jakby papier, który tutaj miał być, bo miał to być kraftowy papier, no to niestety kłaczek stwierdził, że nie będzie ze mną rozmawiał, nie będzie ze mną się bawił i po prostu popękał mi tutaj na grzbiecie. Więc... wiecie, live trwa, a ja tak noż w mordę, jeża nietoperza, i co teraz? No, więc postanowiłam, że zrobię drugą bazę. Więc szybciutko uwinęłam się, zrobiłam drugą bazę. Na szczęście tektury w domu mam sporo. Płócien też mam sporo, ale akurat wykorzystałam resztkę płótna, które miałam po zrobieniu bazy do albumu rodzinnego, który robimy z Asią, ze wspierającymi. No i wiecie, nadgoniłam na szczęście, bo już w bazach na szczęście jestem na tyle obyta, że to tak, wiecie, w miarę sprawnie idzie. Więc baza powstała. Tutaj jest pasta strukturalna przepuszczona przez szablon. Ten szablon już u mnie na pewno widziałyście wielokrotnie w Art Journalu, w innych miejscach. Pasty używałam tej z Pentartu. Bardzo dobra pasta strukturalna, ją bardzo lubię. Chociaż jest dosyć taka piaskowa. Jest dla mnie taka troszeczkę piaskowa, nie jest taka satynowa. Jak niektóre pasty są takie, wiecie, satynowe, to ta jest taka bardziej piaszczysta. W sensie taka jak cement. O, może w tym kierunku. Tutaj wykorzystałam sobie elementy do wycinania, bo używałam kolekcji End of Summer z 13 Arts. Miałam jedną kolekcję, więc akurat mi się świetnie przydała. Tutaj jest jakaś taka wstążeczka z gnieciuszków. No i słuchajcie, album się otwiera w ten sposób. Gdzieś go widać w całości, super. I jak widzicie, nie jest to album z tradycyjnymi stronami, czyli bez systemu mocowania, na przykład Hidden Hinge, tylko to jest potrójne, to jest trifold folio, a podwójne duofold folio, nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem, jak to się nazywa. W każdym razie to jest takie folio, które ma po prostu dwa segmenty, jeden tutaj, drugi tutaj, i każdy z tych segmentów się jakoś tam otwiera. Więc pierwszy segment jest tutaj i to jest takie na magnesik fajnie zrobione. Książeczka podnosi się, sznureczek się zdejmuje, w środku jest miejsce na zdjęcia albo na jakieś napisy. Asia robiła tak, że ten sznureczek sobie wpuściła pod papier tylny, ale ja jakoś tak miałam chęć, żeby to dało się po prostu ściągać. I wiecie, mogę sobie to ściągnąć dołem, potem włożyć i jest też git moim zdaniem. No, wszystko robione na papierze kraftowym z tej właśnie jednej kolekcji, która bardzo mi się podoba. I tutaj się, słuchajcie, otwierają klapki. Jedna klapka do dołu, druga klapka do góry. I tutaj jest klapka większa na zdjęcie, z tyłu, z przodu i mniejsza. O. I tutaj też oczywiście można sobie zdjęcie wkleić. Ja tutaj poprzyczepiałam sobie, postemplowałam sobie to wszystko stemplami z Agaterii, bo one są o tyle fajne, że mają rozmiary. Więc jeżeli komuś będę dawała ten albumik, a nie wiem, czy będę dawała, bo możliwe, że po prostu zlotowe, październikowe zdjęcia do niego trafią, jeszcze nie wiem. No ale gdybym go komuś dawała, no to ten ktoś wiedziałby po prostu, jaki rozmiar zdjęcia sobie w dane miejsce wkleić. To dla mnie jakby fajne. Weźmiemy tak i tu są oczywiście, wszystko się na magnesik ładnie zamyka. Druga część tego albumu. Tutaj ma belly banda. Tutaj są, jak widzicie, ozdobniki poprzyklejane. Jest belly band z notesikiem, tym razem otwieranym do góry. Też można albo zdjątka, albo... czy tu się 9x13 zmieści? Ha! Zmieści się 9x13, ale żebym to rozkminiła. No dobrze. To tutaj albo zdjęcia, albo też jakieś napisy. Co tam się będzie chciało. Tu fajny patent z kółeczkiem takim podnoszonym. Znaczy to jest oczywiście na magnes, ale żeby nie szarpać się, no to można po prostu podnieść w ten sposób. Tutaj na górze mamy kieszonkę, maty na zdjęcia. O, tak to wygląda.
wykończone moim ulubionym dziurkaczem z VSN Creative. O tym. Mój ulubiony dziurkacz. Muszę sobie ich więcej kupić z VSN, bo on mi po prostu najbardziej służy. I kolejne klapki. Klapka w dół, miejsce na zdjęcie. Klapka w lewo, miejsce na zdjęcie. Klapka w prawo, miejsce na zdjęcie. No i na spodzie również miejsce na zdjęcie. Także jak widzicie, mimo tego, że album duży nie jest, to zmieści się w nim bardzo dużo zdjęć. U Asi również na środku jest taka mała kieszonka jakby z tagiem, na którym można coś sobie jeszcze wpisać. Ja już tego nie robiłam, bo tutaj sobie to wszystko przykleiłam płótnem i tak mi się podoba to płótno, że ono tutaj w środku jest, że nie chciałam go po prostu zaklejać. No, album moim zdaniem jest naprawdę bardzo ładny i fajną ma formę. Bardzo mi się podoba taka forma. Jest taki jakby dosyć prosty, ale jednocześnie nie aż tak prosty, jak mógłby być. I są w nim fajne rozwiązania. Mi się takie folio bardzo podobają. Jakoś tak, no, to jest chyba ten typ albumu, który lubię. I on jest taki amerykański, w sensie folio wydają mi się dosyć amerykańskie, a ten dzięki temu, że użyte są polskie papiery, to nie wygląda tak amerykańsko, wygląda tak właśnie po polsku, nie? Że te kompozycje są takie ładne. Ja tutaj też sobie troszeczkę przytuszowałam vintage photo, żeby to wszystko było takie właśnie przydymione. Ta kolekcja jest o tyle fajna, że to jest kolekcja, no niby end of summer, tutaj są słoneczniki, ale wszystko już jest w takich kolorach jesiennych, więc ja ten album nazywam albumem jesieniary i dlatego też myślę, żeby sobie tutaj zdjęcia ze zlotów i z warsztatów jesiennych powklejać. Zwłaszcza, że tych zlotów będę miała kilka. Będzie zlot w Poznaniu, będzie zlot w Krakowie i jeszcze będę miała warsztat z Kasią w Warszawie, więc no trochę tego będzie. Myślę, że trochę zdjęć też z tego powstanie, więc tak sobie myślę, że go właśnie w ten sposób wykorzystam. No chyba, że wymyślę, komu go podarować. No to wtedy wiadomo, poleci do kogoś. No, bardzo serdecznie Wam dziękuję, że obejrzałyście ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tak jak mówię, album powstał na podstawie live'a Asi Szulik. Link zostawiam Wam na dole. Polecam Wam gorąco wpadnięcie do Asi, zobaczenie, co Asia wspaniałego tworzy. I co? I tyle. I bardzo Wam dziękuję, że ze mną byłyście. Ściskam Was bardzo. Zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie i komentujcie. Będę bardzo wdzięczna. Pa, 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 pa.